Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Chciałam dzisiaj Państwu podać produkty, jak wykonujemy z buraczków taki surowy, zakwaszony sok, gdzie on pomaga na anemię, białaczkę, po prostu odbudowywuje siłę człowieka, jak jest osłabiony po prostu, czy jak ma zawroty głowy, bo to też mogą być od żołądka, czyli jak ten produkt robimy, jak robimy te buraczki, każdy powinien to robić, czy po chemioterapii, proszę Państwa, gdzie spadają płytki, to szybciutko trzeba zrobić, ale jeżeli po chemioterapii, to za chwileczkę tu powiem, musi być po prostu podwójnie. Bierzemy, proszę Państwa, 8 buraków, kroimy w taką kosteczkę selera i całą główkę czosnku, czubek chleba, tylko własnego chleba, nie ze sklepu, tylko proszę upiec albo kupić w piekarni swojski chleb, to tylko tą skóreczkę i proszę Państwa, do takiego słoika uzupełniamy dotąd wodą. Słoik, o proszę zobaczyć, jest dotąd prawie pusty. Tu tak będzie z litra, żeby opłynęło tylko te buraczki. Zamykamy szczelnie. Już po 2 dniach możemy troszeczkę uchylić. Na trzeci dzień już nalewamy pół szklanki i pijemy. Pijemy taki sok z buraczków. Wystarczy, jak przez 2 tygodnie sobie będziemy popijać. Jeżeli ktoś ma zdruzgotany stan zdrowia bardzo, czy przy anemii. Jeżeli ktoś tylko profilaktycznie, to pijemy przez 3-4 dni. Zrobimy na 3-4 dni, albo zrobimy na 6 dni. Zrobimy akurat tyle, żeby wypić za 3 dni i już następny, żeby był na drugie 3 dni. Także, że proszę Państwa, pozdrawiam Was serdecznie, bo pytaliście mnie, jak się robi, jakie produkty. 8 buraczków, połowę selera, całą główkę czosnku, skórka chleba, woda gotowana. Uzupełnić tak, żeby 5 cm było nad buraczkami. Zatkać tym wieczkiem i po prostu bez kłopotu wykonamy, a pomożemy sobie i swojemu zdrowiu. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Władysława Bąk, Rzepiennika Suchego. 884 959 320. Macie pytania, dzwoń.